Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3 Krew i Wino. Tym razem to nie będzie odcinek jakiś tam z serii do grania. Oczywiście muszę tu uciekać, czym prędzej. Przepraszam was, bo tu nie spodziewałem się tych wilczków. Dzisiaj to będzie odcinek przepiękny. Będę dzisiaj wam opowiadał o różnych dziadostwach, o różnych głupotach. Ale nie zapomnijcie, że to też jest pewnego rodzaju spoiler, więc ostrzegam was tutaj raz jeszcze, że żebyście, jeżeli nie macie zamiar przejść tą dodatek Krew i Wino, to żebyście po prostu tego nie oglądali, ale zachęcam wam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj będę waszym przewodnikiem po winnicy Corvo Bianco, czyli w skrócie po winnicy, którą dostaliśmy od księżnej tego pięknego przybytku, czyli tu są. Zaraz się tu przeniosę. Podejdę tylko do drogowskazu oczywiście, bo tak sobie pomyślałem, że w ciągu drogi do tego drogowskazu będę mógł tutaj wam powiedzieć, co będę wam chciał przedstawić. A więc już przenosimy się do winnicy, która należy do mnie. Z grubsza to było tak, przyjechałem do na miejsce, dostałem zlecenie, no i dostałem winnicę, prawda? Więc dzisiaj chciałem was skromnie oprowadzić, poopowiadać trochę, jak to jest w moim przybytku. Oczywiście każdy coś takiego dostanie, więc nie musicie się tu rzucać, ani fochać, ani nic takiego. Na razie to wygląda zaniedbanie, bo jeszcze nie włożyłem do tego żadnych pieniędzy. Aczkolwiek zapraszam do przejażdżki. Oczywiście mam własny drogowskaz, dzięki któremu będę mógł się teleportować. Samo wejście do winnicy jest bardzo piękne. Obrośnięte różnego rodzaju kwiatami. Tutaj stoi nawet moja płoteczka. I po wyremontowaniu najprawdopodobniej chyba będzie miała tutaj stajnię. No i ci wieśniacy pracują jakby na mój koszt. Wyremontowałem dom, ale zaraz zobaczycie go od środka. Oczywiście słaba jakość, przepraszam was, zdaję sobie z tego sprawę. Nawet mam własną prywatną kuźnię, bo udało mi się wyczaić kasę. Oczywiście są domy moich chłopów, którzy pracują. A tutaj schodzimy do piwnicy, gdzie najprawdopodobniej kiedyś będę trzymał wino. Przepraszam was, tak mówię, ale chcę przekrzyczeć tych wieśniaków, bo mnie wkurzają. Bardzo ładne tutaj na butelki. Wow, ile butelek wina. Chociaż szkoda, że nie da się ich podnieść, bo mi je od razu leciał sprzedać. A tam nie wchodziłem, powiem szczerze. A, bo tu jest, tutaj gdzie był ten quest, bo tutaj był do wykonania pewien quest, a tutaj jest winiarnia. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Dużo wina, nawet bardzo dużo bym rzekł. Już się nie mogę doczekać, aż to odnowię. Tylko oczywiście za pieniądze się to odnawia, ale zaraz wam wszystko opowiem, pokażę. I wszystko będzie w porzu. Miejsce na beczki. Ale dużo wina by tu się zmieściło po prostu. Już się nie mogę doczekać, jak ta moja winiarnia będzie działać. Ale to jeszcze wszystko da się rozwinąć, panie i panowie. To jest oczywiście jedna część, tutaj jest wyjście. Wejdziemy już do domu, moim zdaniem, bo z drugiej strony jest podobne, prawie to samo, właściwie to samo chyba nawet. Więc już wyjdę z piwnicy i wejdę do domu. Pokażę wam, jak to wszystko się odbywa. Tutaj główny plac jakby w mojej winiarni, podchodzi się tutaj schodami. Sorry, że tak mówię gwałtownie, ale chciałem wam tutaj wszystko powiedzieć w jak najkrótszym czasie. Chciałem, żeby to było treściwe i na temat. No, ładne, ładne wejście. I tutaj już sama wyremontowana chata, bardzo to ładnie wygląda. Wcześniej to barudera stara. Zaraz wam powiem, kto to jest ten major domus, ale to chwilę. Widzicie, tutaj są jakieś stojaki na broń. Nawet zostawiłem tutaj zbroję jedną. I major domus. Wiesz coś o laboratorium w piwnicy? Któryś z poprzednich właścicieli. Laboratorium? Alchemia? Nic mi o tym nie wiadomo. Ale tuszę, że... Rzeczywiście, jest. A, bo znalazłem alchemię wcześniej. A wyposażenie jest... Ale ten ktoś bez wątpienia znał się na rzeczy. Są tam menzurki i kolby ze smoczego szkła. Destylatory. Jaśnie pan wybaczy. Ale chodzi po prostu o to, że ten sprzęt to prawdziwe cacko. Wybitne dzieło alchemicznego rzemiosła. A zatem jestem jeszcze bardziej kontent, że jaśnie...
A, no i widzicie, dobrze. A więc przechodzimy już do samego tego ziomka. Można z nim porozmawiać o remoncie. Oczywiście tam te remonty zależy też od wielkości. No, na przykład stajnia kosztuje 2000, kuźnia kosztuje 1000 i wyremontowanie domu kosztuje 5000, więc praktycznie wszystko, co zarobiłem w dodatku serce z kamienia i w normalnej części, w tej podstawie, tak samo wszystko. Co powiesz na partyjkę? Och, z wielką przyjemnością. A, no i właśnie, można z nim zagrać, patrzcie. Teraz zagram z nim może jedną partyjkę. Niech wygra lepszy. Czy jaśnie pan ma... O, widzicie? Grać przeciwko jakiejś konkretnej talii. I patrzcie, i to jest właśnie fajne, mogę zagrać przeciwko jakiejkolwiek talii. Oczywiście talia Skellige jest nową dodaną talią. To tak na pokaz zagram przeciwko talii Skojatel, bo to też nie jest dość trudna talia. Wedle życzenia. Jaśnie pan... I patrzcie, możemy brać średni poziom trudności, najsłabszą i najsilniejszą. Ja wezmę o średnim poziomie trudności. Ale naprawdę ten średni poziom trudności naprawdę jest przehardkorowy, więc tutaj nie będzie o czym mówić. Dobrze, zaczynamy. Myślę, że przeciwko Skojatel byłaby dobra talia. A myślę, że Nilfgaardu? No, spróbuję Nilfgaardu. A, i on sobie wybrał. No i bardzo dobrze się zajął, jako pierwszy chce zacząć. Dobra, bardzo dobry tas. Mówię wam, wygram to easy z tym ziomkiem. Dobra, wymienię tą. A, nie potrzebuję rogu dowódcy. O! Dobra, niech zaczyna. A, bo jego talia, że może dorać sobie jedną więcej na początek, więc spoko. A, nie to. Nie chciałem tego ziomka wystawić. Dobra. To taka tylko bitwa pokazowa, tylko chciałem wam pokazać. Taki fake ruch mały i teraz ziomek musi coś wystawić, bo chciałem, żeby on się wyrzucił ze wszystkich kart. No i łatwo, powiem szczerze. No i patrzcie, mogę sobie wybrać teraz stali przeciwnika. Oczywiście z tą wybiorę, dodam sobie kilka kart, żeby zrobić sobie nad nim przewagę. I tak mam jedną w zapasie, więc w sumie na luziku mogę to zrobić. Pięknie po prostu, pięknie. I można z nim sobie trenować, co prawda nic nie można u niego wygrać, ale jednak bardzo to ciekawe. I patrzcie, on już chyba nie ma kart, bo rzuca same jakieś karty pogodowe. Więc myślę, że już jest w D, że tak ładnie powiem. No i jest 10 do 10. Pożoga. Spodziewałem się takiego ruchu. Spokojnie, ja się spodziewałem czegoś takiego. No chyba, że wiecie czegoś bym się nie spodziewał, że będzie miał drugą pożogę. Tego bym się w ogóle nie spodziewał, ale to jeszcze spokojnie. Dobra, Jorveta wystawił. I poczekajcie, i teraz tak będzie musiał przebić, bo remis jak jest zawsze, to talia Nilfgaardu wygrywa, więc będzie musiał to przebić. Więc będzie miał dwie karty w następnym turze, więc na pewno z nim wygrałem, bez przesady. No, ma tylko Milwę. Czy już ma same, albo ma same dobre karty, ma same karty bohaterów i będzie chciał sobie przywrócić tą Milwę albo coś. Bo to tak chyba nie może zostać, ale dobra. I on musi zacząć jeszcze w dodatku, więc no. No i patrzcie co ja teraz, albo nie, wiecie co, na początek wystawię sobie Geralta z Rivii. Geralt z Rivii wystawia Geralta z Rivii. Tak, taktyczne posunięcie. I teraz, no, pożogolec, więc dlatego nie wystawiłem. Dobrze, że tego nie wystawiłem i nie odnowiłem sobie, bo mnie zniszczył pożogą. Dobra, jeszcze go dowalę, żeby wynik był taki potężny, wiecie o co chodzi. Ale no widzicie, to dla kogoś, kto się tak bardzo nie interesuje gwintem, może być trudna rozgrywka, naprawdę, bo właśnie widzicie, nie spodziewam się drugiej pożogi, ale jednak mi się udało uniknąć błędu. No i widzicie, 59 do 10.
Wygrałem rundę i wygrałem obie rozgrywki i wygrałem z Majordomusem. Kontynuujemy grę. I widzicie, mogę na przykład jeszcze raz z nim zagrać i na przykład jeszcze raz pewnie będę mógł wybrać talię, ale może później. Jednak zagramy. Oczywiście. I patrzcie, mogę po prostu zrobić dużo różnych rzeczy. A jeszcze pokażę wam ten remont, bo to też jest ciekawe. Zajmie się domem czy podwórzem. Patrzcie, może się dom czy podwórzem. Zobaczymy najpierw podwórzem, bo renowacje w domu już. Podka mogła mieć lepszą talię. Załóżmy ogród z ziołami. Widzicie, czyli można też zaokładać ogród z ziołami. Oczywiście. Renowacje w domu. Zobaczymy teraz, czy coś mi jeszcze zostało. Rzeczywiście, warto pójść za ciosem. Przydałoby się lepsze łóżko. Zamów stajek na broń, stajek na pancerze. Zajmij się pokojem gościnnym, porozmawiajmy o czymś innym. A widzicie, czyli dużo różnych rzeczy jeszcze można sobie z tym z domu zrobić. A na przykład przydałoby się lepsze łóżko. Zastanawiam się nad... Doskonała koncepcja. A, to 1000, premia do żywotności. Aha, czyli w dodatku, wiecie, wiedźminy nie śpią w łóżkach, ale aczkolwiek można sobie tutaj kupić łóżko, żeby mieć więcej HP, co nie? Sprytne, ale jednak wolałbym stajnie dla płotki, powiem szczerze, na sam początek. Dobra, dziękuję, bywaj. Wróćmy do tego, kiedy... Jak najbardziej. No, jestem do pańskiej dyspozycji. Wróćmy tutaj do chaty. To jest chyba, no oczywiście tutaj stół z żarciem, oczywiście zawsze będzie na mnie czekać, wiecie, wiedźmin wraca. Z jakiejś wyprawy. No patrzcie, jakie te łóżka są wybrakłe po prostu. No oczywiście mamy swój własny kufer, ale to chyba nie jest nic nowego, że mamy schowek tutaj w domu własnym, tak? Może coś tutaj schowam, tak ten, tak dla jajec. Właśnie, może te mieczyki bym schował. Nie, te mieczyki mógłbym schować, bo to mi się nie przyda. Właśnie, zbroja wiedźmińskiego cechu gryfa, bo teraz właśnie będę chciał cech gryfa ulepszać. Zbroja belukarskiego strażnika. To nie wiem, czy to nie wymienię, powiem szczerze, wiecie? Bo mam niby... niby to wiedźmińskie, ale... A właśnie, jeszcze są, widzicie, żółty barwnik do broni. To już nie mogę doczekać, co to w ogóle ma być. Spodnie myśliwskie. A pozostawiam sobie tutaj jakieś rzeczy, bo też nie można się obciążyć. Co mam 54, więc. No. Dobra. Jakieś wina zostawiam, jakieś mieczyki. I to tyle, ale patrzcie, no. Nawet na tym łóżku chyba nie mogę się położyć, patrzcie. No, chyba nawet nie mogę, no. No postaw statuetkę, nawet nie wiem, o co chodzi. O, powieś obraz, ja przecież mam obraz w kolekcji. Gwieździsta noc nad Pontarem. O, ale ładny obraz, patrzcie, bo kupiłem go na tej aukcji w dodatkowym queście i powiesiłem sobie obraz u mnie w chacie i patrzcie, też będę musiał tutaj chyba zostawić książki. A, wskazówki roku jednorożca. Książki i zwoje. Wszystkie mogę tutaj zostawić. To co będę chciał, będę mógł tutaj zostawić. Gerdem, a już myślałem, że za Geraltem. Dzielnice Tiarze. Ibrahima Savi, to w sumie mógłbym zostawić. Ale dobra, na razie nie wiem, jak się z tego korzysta i na razie nie mam zielonego pojęcia. I patrzcie, odkładam tak książkę, jakbym ten. Ale dobra, już, a jeszcze tam mam pokój, kuchnię wam jeszcze pokażę oczywiście, tutaj mam jakby taki przedpokój, można sobie nawet siąść, tutaj bardzo wszystko jest spoko. No i patrzcie, kuchnię właśnie odnowiłem też, patrzcie, kiełbaski, jakieś mięska leżą, to jest naprawdę bardzo spoko i chyba nic tutaj stąd nie mogę wziąć niestety z kuchni, ale patrzcie, wyobrażacie sobie, że na przykład siedzi tutaj taka Triss albo Yennefer i po prostu gotuje w chacie, co nie? Ty, mogę coś tu ugotować nawet, lol. Otrzymano. Chyba zupę. Chyba zupę se ugotowałem, ty. Serio? Ty, no chyba tak. Super. Świetnie, świetne to jest. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Jeszcze pokażę wam piętro. A jeszcze tutaj nie byłem. Ty, tutaj to jeszcze w ogóle nie byłem. Tutaj jest... jakby taki pokój gościnny.
czy coś, że siadacie tak skromniej, a tam przy tym stole bardziej oficjalnie, czy coś takiego? Ej, tu jest jeszcze jakiś case tutaj jest. A nie, to jest po prostu taka skrzynia ozdobna, spoko. Pójdę jeszcze na górę. I tutaj widzicie, jest łóżko i tutaj jest pokój jakby taki gościnny, że będzie można sobie coś tutaj zostawić i spoko. Tak, sprawdzam, czy tutaj nie ma żadnych ukrytych przejść, ale widzicie, majordomus jest naprawdę spoko gościem. Jeszcze chciałem wam tylko pokazać ładny widoczek, który rozprzestrzenia się z mojej willi, z mojej posiadłości. Wyjdę sobie bocznym wejściem, czy tam wyjściem, jak kto woli. Widzicie, pracują na mnie murzyny i mogę sobie wyjść. Podobno stąd jest bardzo ładny widok, tak czytałem. Przejdź tutaj, gdzie ten chłop idzie, bo on pracuje oczywiście dla mnie. Oczywiście nie ma z nimi żadnych opcji dialogowych, ale patrzcie. O, tu jest jakieś wino, patrzcie, mogę sobie wziąć? Nie, nie mogę wziąć, to jest tylko takie ozdobne. Nie no, ale popatrzcie na to, patrzcie. No nie, jeszcze na dole taka wioska i tam zamek. Nie, nawet nie wiem, co to za zamek, bo to na pewno nie jest Buklery, czyli to miasto, tu są główne. Tylko to pewnie jest jakiś zameczek po prostu, tak? Korwobianko. A tu jest kaczmap, króliszek. Albo wiatrak Dulcynei. Albo to. Nie, raczej chyba to. No nie wiem, co to jest, ale to chyba jakaś posiadłość pewnie. Najprawdopodobniej. Bo wiatrak chyba jest tam. Dobra, jak pokazuję palcem, a tego palca nie widać, więc już wariuję. Ale spoko. Widzicie, bardzo ładny jest ten widok. Możecie sobie tam zatrzymać i popatrzeć na niego chwilę. Nawet z dołu wam pokażę. Że z dołu nie wygląda tak spektakularnie jak z góry, ale ale wszystko jest tu bardzo fajnie. W zielonym domu podobno mieszka majordomus. Jeszcze tam nigdy nie byłem, więc może warto teraz tam pójść i zobaczyć, jak on mieszka na tej chacie. Powiedział, że pozwolił sobie zająć tutaj zieloną chatę, więc chcę zobaczyć, jak to wygląda. Czy jest zamknięte? A nie, jest otwarte. Zobaczymy, jak żyje majordomus. No, też jakoś nie jest spektakularnie, ale ma kuchnię. O, drabinę nawet, może sobie wyjść do góry, chyba wejdę. A nie, zniszczona drabina, a spoko. Nie no, wszystko super. No, można wejść na górę, tam jakiś stryczek to przecież takie do wieszania ludzi. Strych, w sensie. Nasycone odłamki, przecież to jest drogie, co on tutaj ma, lol. Na pizzerio? O, wszystkie moje kury. I w ogóle to jest takie piękne, ale najbardziej mi się podoba kuźnia. I patrzcie, ci wszyscy ludzie pracują na mnie, ale to. Ale znacie kogo, kto by o naszych winach nie słyszał? A, no i jeszcze pokażę wam ostateczną wisienkę na torcie, która mi się bardzo podoba. Wchodzicie tutaj i patrzcie, jaki czysty potok. Po prostu można pić z niego litrami, garściami i w ogóle brać z niego, ile dusza zapragnie. No. Myślę, że jeszcze chciałbym wam pokazać, jak wyremontuję już wszystko, co się da, ale to jeszcze będzie długo, długo, długo. Ale obiecuję wam, że coś takiego się pokaże na moim kanale i dziękuję za uwagę. Myślę, że wam się podobało i to może jakoś za bardzo wam nie zaspoilerowałem, co się tutaj będzie działo, ale jak jednak ktoś poczuł się jakoś tak nie dużo urażony, tylko taki... no nie wiem, jak można się poczuć po czymś takim, ale jeżeli poczuł się nie tak, coś nie tak mu jest, to przepraszam z góry, ale dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!